Graj Trombi, zespół Kombi. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dla was prawdziwą gratkę dla miłośników perkusji elektronicznych. Jest nim perkusja Polmus ED4A, która została wyprodukowana w roku 1988, więc dosyć dawno. I została wyprodukowana w Warszawie na ulicy Grojeckiej 128. Tak jak mówiłem już wcześniej, w roku 1988 i numer seryjny to jest 120. Także duże prawdopodobieństwo jest takie, że jest to rzadki instrument. Z takich informacji jest to kopia bębnów elektronicznych Simonsa, które zostały wyprodukowane na początku lat 80. I ciekawostką tych bębnów było to, że jak one weszły do ogólnego użycia, wiele zespołów myślało, że te bębny wyprą, bębny akustyczne. Co się nie stało? Możemy z naszej polskiej sceny możemy zobaczyć takie historie jak Festiwal Opole 89, gdzie wiele zespołów używało bębnów elektronicznych Simonsa, protoplasty tego naszego Polmuza, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tacy wykonawcy jak Zdzisława Sośnicka, 2 plus 1, czy no i wiadomo, legendarne Kombi, ale tu chodzi o to, że zespoły, które grały na zestawach akustycznych, przeszły na zestawy elektroniczne z nadzieją, że one po prostu zastąpią te bębny akustyczne, co się szczęśliwie nie stało. Co my tutaj mamy dzisiaj? Chcielibyśmy przede wszystkim pokazać wam, jak wyglądał moduł tej perkusji elektronicznej. Moduł składał się z czterech kanałów, czyli posiadał cztery kanały, cztery pady. Takie klasyczne pady, charakterystyczne pady w kształcie plastra miodu, sześciokątne, i taki zestaw składa się z czterech takich placków, popularnie nazywając. I to miało być, te pady miały imitować bębny akustyczne, czyli wszystkie tomy, werbel i stopę były zastąpione wersją elektroniczną, ale do tego dochodziły akustyczne talerze. I my tutaj przygotowaliśmy dla was takie zestawienie, jak to wyglądało, jak to funkcjonowało. Więc mamy cztery kanały i każdy kanał jesteśmy w stanie sobie tutaj ustawić brzmienie każdego z padów. Na każdym kanale mamy takie pokrętła jak level noise, czyli poziom szumu. To jest pokrętło, które dostarcza nam ilość tego szumu. I te szumy to są dźwięki takie po prostu imitujące właśnie jakieś dźwięki hi-hatu czy sprężyn. I tutaj na tym kanale, na tym właśnie pierwszym kanale i pierwszym pokrętle jesteśmy w stanie sobie dodać taką ilość tego szumu, który nam będzie odpowiadał. Przechodzimy teraz do pokrętła numer 4. Nie po kolei, dlatego że to jest pokrętło, które odpowiada nam częstotliwości dźwięku na danym padzie. Czyli możemy
Możemy sobie regulować daną częstotliwość, jaką chcemy uzyskać. I w przypadku tutaj hi-hatu, to nam nie jest potrzebny żaden inny dźwięk oprócz właśnie szumów. Nasz zestaw będzie się składał z trzech instrumentów. Właśnie na ich przykładzie opowiemy wam, jak się robiło brzmienia na tym module elektronicznej perkusji Polmus. Na przykładzie hi-hatu, werbla i stopy. No i tak, i tu, patrząc na właśnie hi-hat, mamy pierwsze pokrętło, które odpowiada za szumy. Czwarte pokrętło odpowiada za częstotliwość. No i tutaj, jeżeli komponujemy hi-hat, to nie potrzebujemy żadnej częstotliwości, tylko wystarczą nam szumy. Drugie pokrętło, teraz jeszcze w ramach wyjaśnienia, to jest pokrętło, które dostarcza nam ilość tutaj tej częstotliwości, czyli ilość kanału czwartego. Dobra. Tak mamy skomponowany hi-hat. Teraz przechodzimy do werbla. Werbel. W werblu będziemy mieli dwie składowe. Będziemy mieli składowe szumu, czyli do szumy odpowiadają za sprężyny werblowe. Możemy je wyłączyć całkiem. Możemy ich dodać więcej. No i tutaj czwartym pokrętłem regulujemy częstotliwość. Możemy zniżyć brzmienie, bardzo niskie brzmienie werbla. Bardzo, bardzo wysokie. No i stopa. Stopa jest, będzie przeciwieństwem naszego hi-hatu, czyli będziemy mieli pełną wartość częstotliwości, czyli dobierzemy sobie jak najniższy dźwięk, a szumy nie są nam potrzebne w przypadku stopy, więc je zredukujemy całkowicie. I tak mamy skomponowany zestaw perkusyjny podstawowy. I do tego właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, dochodzą akustyczne blachy. I brzmi to w ten sposób. To jest perkusja Polmus ED4A.